dużym rozmachem Targi Kielce zaprezentowały swoją największą inwestycję w historii – Centrum Kongresowe. W jego uroczystym otwarciu wzięło udział kilkaset osób pragnących na własne oczy zobaczyć nową atrakcję Kielc. W całym świecie targom towarzyszy coraz więcej konferencji, nawet mówimy czasami o kongresowieniu targów. Tak jest trend w świecie od 20 lat i my chcąc nie chcąc musieliśmy się do niego dostosować. Mamy już 16 sal, w największej z nich zmieści się 700 osób. Oto ona. Wraz z czterema innymi, właśnie oddanymi do użytku salami, Centrum Kongresowe Targów Kielce może jednocześnie ugościć aż 1000 osób. Pachnące nowością wielofunkcyjne sale pozwalają na dowolne aranżowanie przestrzenne dzięki zastosowaniu systemu modułowych ścian. Wszystko jest mobilne. Możemy przesuwać scenę, możemy ją układać, gdzie nam pasuje, w każdym kierunku. Praktycznie no to na pewno nas wyróżnia, bo mobilność tej sali no jest, dostosowujemy po prostu do każdych potrzeb. I no, niewiele ośrodków może to zrobić. Każdego roku w Targach Kielce odbywa się ponad 600 konferencji. Centrum Kongresowe otwiera nowy rozdział – wystaw, koncertów, seminariów, wernisaży. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wyczekiwany obiekt, który jest bardzo potrzebny. Przy okazji różnych imprez targowych takie centrum konferencyjne jest po prostu niezbędne, więc to była potrzeba branżowa. Tę potrzebę od początku wspierała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wysoko oceniając potencjał budowanego za ponad 70 milionów złotych Kieleckiego Centrum Kongresowego. Tutaj przyjeżdża coraz więcej przedsiębiorców, coraz więcej zwiedzających, co też napędza, sprzyja rozwojowi miasta, regionu, ale też jest takim bardzo dobrym miejscem właśnie do spotkań przedsiębiorców nie tylko z regionu, ale również z całej Polski, a nawet Europy czy świata. Na wymagających klientów Centrum Kongresowego czeka jeszcze jedna atrakcja. 57-metrowa wieża, z której rozciąga się piękny widok na Kielce i okolice. Tutaj zapraszamy wszystkich, bo możemy firmy, które mogą zrobić sobie jakieś spotkanie biznesowe, jak również osoby prywatne, które na przykład chciałyby w takiej pięknej scenerii Gór Świętokrzyskich zrobić urodziny. Targi Kielce to dziś drugie pod względem liczby wystawców Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Europy Środkowo-Wschodniej. Rocznie odwiedza je blisko ćwierć miliona osób. Kielce z dnia na dzień stają się coraz nowocześniejsze, ładniejsze i takie instytucje jak Targi Kielce, Park Technologiczny czy Wzgórze Zamkowe, one powodują, że stajemy się rzeczywiście europejskim miastem. Z tego jestem bardzo dumny.